Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam oczywiście, jak widzicie, na kolejny odcinek Kariery w trybie Hardcore łódzkim klubem sportowym. Mamy 21 października roku 2023 i przed nami kolejne spotkanie w ramach pierwszej ligi, czyli Polonia Warszawa na wyjeździe. W międzyczasie udało się pokonać Górnika Łęczno 2-1 na własnym stadionie po bramkach Jorge Alastueya oraz Andreu Arasy. To w ogóle piękny gol, aż Wam go pokażę. Oczywiście tutaj, jak zauważycie, niemały błąd popełnił bramkarz Górnika, natomiast no, samo uderzenie naszego pomocnika wybitne i ten rajd kilkunastometrowy i potem lewa noga przy krótkim słupku, no i Pindroch nie miał tutaj absolutnie nic do powiedzenia. W związku z tym zwycięstwem jesteśmy cały czas na miejscu trzecim i po 11 kolejkach mamy 23 punkty, 6 zwycięstw i 5 remisów. 4 punkty straty do Warty Poznań i Jarki Gdynia. Ta pierwsza wygrała ostatni mecz z Chrobrym Głogów, a Arka Gdynia zremisowała z Odrą Opole 2-2. Czyli tutaj jednak pozostajemy cały czas z tą stratą punktową w wysokości 4 oczek. Sporo, sporo, no ale jak mówię, najważniejsze jest to, żebyśmy my trzymali się tutaj w strefie barażowej. Na razie mamy 6 punktów przewagi nad Pogonią Siedlce. O dziwo, oni są bardzo wysoko i 7 nad Odrą Opole. No a Polonia Warszawa ma tych punktów 13. Przegrała 4 spotkania, 4 zremisowała i 3 zwycięstwa. Tutaj najlepszymi piłkarzami na pewno są bramkarz Mateusz Kuchta, czyli chyba wychowanek Górnika Zabrze, nie, Stadionu Śląskiego. Wydawało mi się, że on z Górnika jest, no ale to blisko. Erion Hoçalari, czyli Albańczyk, środkowy obrońca. Mamy tu Ilkaya Durmusa, bardzo ciekawego zawodnika, który kiedyś biegał w barwach Lechii Gdańsk. No i oczywiście Dani Vega, czyli skrzydłowy ekipy z Warszawy. Więc za chwilkę wybierzemy skład i mam nadzieję, że przy ulicy Konwiktorskiej pokonamy Polonię i umocnimy się właśnie na miejscu trzecim. A mam nadzieję, że może gdzieś tam Warta czy Arka Gdynia doznają kolejnej wpadki i będziemy bliżej. Więc na bramce Aleksander Bobek, który wraca już po kontuzji. Mamy tu oczywiście już dostępnego Dankowskiego i to on zagra na prawej stronie obrony. No i dalej standardowo, czyli Kupczak, Tutyskinas, Majcenicz, Rozwandowicz, Alastuey, Szymon Drewniak. Na prawej stronie będziemy mieli, no tutaj wraca już po kontuzji Pirulo, a przy okazji też kontuzji doznał niestety Hussein Balicz, więc chyba Pirulo będzie w tym momencie w stanie zagrać od pierwszych minut. Wreszcie na lewej stronie mamy Arasę i w ataku Stefan Fejer, tak, wiadoma sprawa, tutaj się rzecz jasna niewiele w tej kwestii będzie nam zmieniało, no więc miejmy nadzieję, że będzie to dobry mecz, miejmy nadzieję, że będzie to spotkanie, które da nam zwycięstwo. Tutaj warto też przypomnieć, a właściwie Was poinformować o tym, że w ostatnim meczu reprezentacji U19 Polski oczywiście, wygrany ten mecz 3-1 z Gruzją, Alan Siwek zdobył 2 gole. No nie jest to jeszcze reprezentacja U21, ale sądzę, że do tej już nie brakuje mu zbyt wiele. No więc dzisiaj mamy jeszcze mecze Miedzi Legnica ze Stalą Stalowa Wola i Warty Poznań z Arką Gdynia, czyli mamy mecz na szczycie. Natomiast nasza dwójeczka wygrywa z Hutnikiem Kraków 4-2 i awansuje na miejsce 8. Bardzo dobrze, bo oddalają się chłopaki od strefy spadkowej. A tutaj bardzo dobry mecz Mikołaja Lipienia, 20-letniego ofensywnego pomocnika, więc też warto to zaznaczyć. No dobra, zobaczmy zatem te mecze. 2-0 wygrywa Arka. Arka jest niemożliwa, Arka jest niepokonana, Arka jest po prostu bardzo, bardzo mocna. No jak mówiłem w którymś z poprzednich epizodów, raczej tu będziemy mieli awans do ekstraklasy. Wiadomo, że Pirulo nie zagra całego meczu, bo nie jest w formie optymalnej, no ale powinien tutaj dać nam dużo. Tak mi się wydaje. Przypominam, że on w okresie przygotowawczym zanotował 2 asysty, a wcale rywali nie mieliśmy tak słabych, natomiast no potem ta kontuzja i około 3 miesięcy musiał, czy nawet 4, musiał się w gabinetach lekarskich meldować. Dobra. Zaczynamy zatem to spotkanie w Warszawie. Oby, mówię, oby zwycięskie, oby po 3 punkty, obyśmy przełożyli naszą fantastyczną passę, no już 11 spotkań bez porażki.
w lidze, mimo że mierzyliśmy się z mocnymi firmami, z mocnymi markami, to wciąż ŁKS, grający dzisiaj w biało-czerwonych strojach, ładnie tak, po polskiemu, meczu nie przegrał. Zaczynamy. Na czarno oczywiście, no czarne koszule, wiadoma sprawa. Tutaj od razu należy nie pogratulować zachowania kibiców Polonii Warszawa przed meczem Pucharu Polski z Wisłą Kraków, kiedy była minuta ciszy dla zmarłego Lucjana Brychczego. No niestety kibice Polonii Warszawa są jacy są i tutaj no, pewnych jakby zachowań, pewnej kultury chyba nauczyć się już po prostu osób pewnych nie da. No ale to już osobna sprawa, już to jest ich problem, godności nie kupisz. Fejertak w polu karnym, mamy pierwszą akcję ŁKS-u, Arasa do środka, a last way, jest tam Pirulo, ale piłki nie dostał, no i tutaj wychodzą z kontrą gracze Polonii Warszawa, ale zbyt daleko nie wyszli, bo ta piłka wycofana do Kuchty, ten wybił nie wiadomo gdzie i po co, znaczy po co, no do naszych obrońców, żeby rozpoczęli kolejną akcję ofensywną. Dankowski, a last way teraz pod polem karnym, byłby gdyby Piątek go nie zatrzymał i próbują znowu z kontrą wyjść gracze gospodarzy. Dani Vega nie potrafi go tam zatrzymać. Biegający w koło niego Majcenicz. Poczobut do Daniego Wegi i będziemy chyba mieli tutaj VAR. A tym samym pan Marcin Kochanek podyktuje prawdopodobnie rzut karny. Mimo że tutaj no, taki bardzo miękki faul, wydaje mi się, że tam była walka o piłkę, jednak jest rzut karny. No i młody Bobek będzie teraz musiał stanąć na wysokości zadania. Ilkay Durmus, o wiele bardziej doświadczony zawodnik, na pewno przetestuje naszego młodego bramkarza, ale ten dobrze pofrunął, tylko że nie sięgnął piłki uderzonej przez Durmusa. No, do Bobka mam bardzo dużo zastrzeżeń. Oczywiście przy rzucie karnym nie mogę się czepiać piłkarza, natomiast no są bramki, które on puszcza albo po rękach, albo gdzieś tam popełnia błąd, albo wygląda to tak, jak wyglądać nie powinno, a tymczasem ŁKS staje w obliczu pierwszej porażki w tym momencie. To znaczy jeszcze nie, bo mecz oczywiście trwa, natomiast to się może wydarzyć. Rzecz jasna w każdym meczu, ale my tu na pewno będziemy jeszcze walczyć, mamy Pirulo, mamy zawodników, którzy na pewno... Oj, i tu chyba będzie karny w drugą stronę za momencik podyktowany. Zaraz zobaczymy, co zrobi pan sędzia Marcin Kochanek. No, jeżeli tam był karny, to tutaj też oczywiście musi być ta jedenastka. No i teraz Kupczak, środkowy obrońca kontra Kuchta. Zupełnie inny pojedynek niż ten, który mieliśmy z drugiej strony, ale również wygrany przez gracza kopiącego piłkę z 11 metra i mamy 1-1. Obydwa expected goals takie same. Jeżeli chodzi o rzut karny, to dziwne, bo to miało zależeć od strzelającego, od bramkarza też. Wygląda na to, że tak aż bardzo nie zależy, że to było w zasadzie to samo. Ciekawe, czy expected goals jest faktycznie takie samo, gdy naprzeciwko stoi na przykład bramkarz, który specjalizuje się w obronie jedenastek, a strzela na przykład z drugiej strony gość, który tego karnego, te karne ma powiedzmy na niskim poziomie. No, ale tego nie sprawdzałem. Jedziemy dalej. 33 minuta. Na razie mieliśmy dwa strzały tylko na bramki poszczególnych drużyn, no i to były strzały z rzutów karnych, więc poza tym to nic więcej się tutaj nie dzieje. A last way, zagranie do Rozwandowicza, Rozwandowicz do Drewniaka, jeszcze raz ta piłka wraca do naszego defensywnego pomocnika, ten uderzał, ale niestety strzał wyblokowany, no i Majcenicz do Tuty Skinasa, jest tam piłka, próba przeniesienia ciężaru gry na lewą flankę, ale widzieliśmy nieudane. No i teraz Pirulo z rzutu wolnego, tutaj oczywiście zawsze Drewniak te rzuty wolne wykonywał, no ale jak już wrócił Pirulo, no to wiadomo, że on będzie tutaj odpowiadał za stałe fragmenty gry. Mimo że Drewniak w sumie już chyba, no jedną na pewno bramkę strzelił, nie wiem czy nie dwie, nie no chyba jedną z rzutu wolnego bezpośrednio. No i teraz mamy Fejertaga, Majcenicz do Rozwandowicza, mamy Drewniaka, a last way z dystansu i broni Kuchta. No kilka takich prób zaskoczenia golkipera czarnych koszul z dystansu, spoza pola karnego, no ale widzieliśmy nie do końca udane, chociaż w tym meczu delikatną przewagę jednak, jeżeli chodzi o liczbę strzałów, ma ekipa przyjezdnych, więc trzeba to wygrać, trzeba tu się postarać o to, żeby zapunktować na 3,
No, remis w Warszawie na Polonii to też nie będzie najgorszym wynikiem, ale tutaj mam takie poczucie, że można by było jednak przechylić szale tego spotkania, szale zwycięstwa na własną korzyść, podobnie jak z Górnikiem Łęczna, może w drugiej połowie tego meczu. Pirulo schodzi do środka, dobra piłka do Drewniaka, ten od razu strzela i Kuchta po raz kolejny broni. No nie było to uderzenie trudne dla bramkarza, oczywiście gdzieś tam na wysokości jego rąk, na wysokości jego ramion, więc spokojnie sobie golkiper gospodarzy to wybronił, więc pozostajemy cały czas z tymi karnymi jedynie, więc wynik 1-1 w karnych, 1-1 wykonywane w 100%. Natomiast no dobrze byłoby wygrać, bo to by nas przybliżyło do Warty Poznań na jeden punkt. Oni przegrali z Arką Gdynia, przypominam, no tutaj remis oczywiście, to jest cały czas te 3 punkty straty, do tego goni nas Wisła Kraków, która już tylko 3 punkty do nas traci. No te remisy tutaj oczywiście powodują, że my gdzieś tam te punkty, no można powiedzieć, tracimy, chociaż te remisy też takie, z których właściwie do żadnego chyba się nie można przyczepić, że był on złym wynikiem, czy był on sensacją, czy był dla nas tragedią. No, gramy tak naprawdę, to co mamy, to gramy, tak? Czyli na ile nam tutaj starcza materiału, tak kroimy, tak szyjemy. Więc wydaje mi się, że i tak mamy tą pozycję niezłą, bo trzecią w lidze. No dobrze, czas na zmiany. Arasa, bardzo słaby mecz tego zawodnika, dlatego w jego miejsce od razu Ibetorti. Też Pirulo nie gra dzisiaj najlepiej, ale tu nie bardzo mam kogo, chyba że dałbym Siwka i zrobił sobie z niego schodzącego napastnika, tylko że on ma słabą tą lewą nogę. No ale spróbujmy w ten sposób zagrać. No i może Saganowski za Dankowskiego, on też bardzo, bardzo słabe spotkanie. No zobaczmy, czy te 3 zmiany wniosą coś do naszej gry. Jeszcze Siwek tutaj nie grał na tej pozycji tego schodzącego napastnika, no ale warto testować, warto sprawdzać, a nuż objawi nam się na tej pozycji akurat talent. Fajer, tak, skakał tam, ale Dani Vega wyżej, a właściwie Sise, Tutyskina z dystansu, no troszkę tam zabrakło, oczywiście Tutyskina to nie jest jakiś tam rasowy snajper czy strzelec z takimi umiejętnościami. Natomiast dobrze, dobrze, że uderzył. Polonia Warszawa zostaje z tym jednym celnym strzałem. My ich mamy 3, no ale tak naprawdę to jest taki mecz raczej na remis. Mówię, z delikatną taką optyczną przewagą ŁKS-u, szczególnie jeżeli chodzi o strzały, no ale ale też za wiele tych okazji nie mieliśmy, szczerze powiedziawszy, takich konkretnych, więc wydaje mi się, że na razie wynik tego meczu jest dosyć sprawiedliwy. No ale poczekamy, zobaczymy, może coś tutaj jeszcze się wydarzy w końcóweczce. Mamy 10 minut do końca spotkania, więc czekamy na ewentualny tutaj jeszcze rezultat, który się przytrafi, czy ktoś będzie w stanie jeszcze przechylić to zwycięstwo na własną korzyść, czy jednak pozostaniemy z tym remisem 1-1 i będziemy mieli bilans 6 zwycięstw i 6 remisów po 12 kolejkach bez porażki wciąż i cały czas. Prawdopodobnie pozostanie ekipa z Łodzi. No taki mecz niezbyt dla postronnego kibica dobry. Mimo tych kibiców mamy tutaj ponad 6 tysięcy, prawie 2 tysiące kibiców przyjechało na to spotkanie z Łodzi, więc dobra ekipa tutaj wyjazdowa, no i Bobek na koniec piłkę łapie i to będzie chyba tyle. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o to spotkanie. No więc kolejny punkcik na konto ŁKS-u, punkcik, który po raz, no znowu nas gdzieś tam powoduje, że umacniamy się w tej strefie barażowej pewnie, chociaż poczekamy na komplet wyników, bo tu jeszcze Pogoń Siedlce będzie grała, ale myślę, że możemy ten wynik przyjąć z zadowoleniem. Kolejny remis, kolejny mecz bez porażki, myślę, że jest ok. Tu tracimy 3 punkty, tu 6, więc sporo, no ale jeszcze sporo meczów, jeszcze na pewno dużo rzeczy dobrych będzie się nam tutaj działo, więc poczekajmy sobie na wyniki, bo to jest dopiero niedziela, więc jak mówię, za chwilkę Pogoń Siedlce, no a ja mam kolejny mecz ze Zniczem Pruszków, czyli taki mamy mazowiecki teraz, taką mazowiecką przygodę. Wiktor Kościuk, o, tylko on ma już 21 lat, gdybyś ty miał, chłopaku, 18, to no i troszkę większy potencjał, to można by tu było być bardziej skłonnym do okrzyknięcia ciebie jakimś wielkim talentem. Natomiast tutaj chyba jeszcze jest troszeczkę za późno i troszeczkę za mało tego potencjału. Już patrzymy sobie, Ruch Chorzów, Wisła Płock 4-1, przegrywają Siedlce z Górnikiem Łęczna 2-0, Brukbet wygrywa z Tychami
No i nas tutaj na punkcik dogonił. A my mamy cały czas 7 nad Pogonią. Było 6, więc powiększyliśmy troszeczkę. Jest tu Wisła Kraków, jest tu Miedź Legnica. Czyli no, jest ta bitwa i na pewno będzie ciekawie. Chociaż między Miedzią a Arką Gdynia już jest 11 punktów różnicy. Czy w poniedziałek ktoś gra? Zaraz zobaczymy. Łódzki Klub Sportowy 3 rozgrywał swoje spotkanie. Dwójeczka, jak mówiłem, pokonała Hutnik Kraków 4-2, więc też bardzo dobry rezultat. Aha, Znicz Pruszków przegrywa ze Stalą Rzeszów 2-1. No, nie ukrywamy, w następnym meczu właśnie ze Zniczem Pruszków u siebie raczej będziemy faworytem. Potem mamy Stal Rzeszów, to jest Puchar Polski oczywiście na wyjeździe przy ulicy Hetmańskiej. No i w listopadzie 3 mecze, chyba że Puchar Polski dojdzie, prawdopodobnie to byłby tym czwartym ewentualnie. No tu nie mamy aż tak silnych rywali. Stal Stalowa Wola, właśnie Stal Rzeszów po raz kolejny i Miedź Legnica, potem Siedlce, Tychy i Wisła Płock. Czyli troszkę odpoczywamy od tych takich konkretniejszych drużyn i szykujemy się oczywiście na rundę wiosenną. No dobrze, raz jeszcze tabela po 12 kolejkach, może tutaj bardziej szczegółowa, czyli ŁKS 25 zdobytych goli, 14 straconych i wciąż bez porażki, jeden z dwóch zespołów obok Arki Gdynia. A ja Wam za odcinek serdecznie jak zawsze dziękuję, życząc oczywiście dużo, dużo zdrówka. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!